Głogowscy policjanci, którzy pracowali nad sprawą, podejrzewali, że w domu 42-latka mogą znajdować się narkotyki. W swoim mieszkaniu uprawiał marihuanę. Policjanci w toku przeszukania mieszkania ujawnili i zabezpieczyli kilka krzewów konopi indyjskich. Mężczyzna przyznał się nie tylko do posiadania, ale i uprawy narkotyków. Teraz o jego losie zdecyduje sąd. Za nielegalną uprawę grożą mu 3 lata więzienia.